Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Przegraliśmy o pełną pulę i to było naszym celem. Zwycięstwo. Uważam, że dobrze realizowaliśmy zadania w pierwszej połowie, w drugiej też. Ciężko też się zgrać z jednego zawodnika mniej, ale myślę też, że to nawet w 10 nie wyglądało źle. Wiadomo, że jak mamy gorszą, bardzo słabą serię u siebie, więc ten apetyt na ten ostatni mecz tutaj w Wrocławiu, żeby podziękować kibicom, oczywiście tylko włącznie chcieliśmy im wygrano podziękować, nic nie udało się. Dziękujemy tym kibicom, co dzisiaj byli, bo zawsze nas gdzieś wspierają i z tego im dziękuję. Myślę, że na pewno gdzieś miało jakiś wpływ na to spotkanie, bo nie szukujemy się. Ta bramka, to rozmawiałem w szatni, są różne opinie, że była prawidłowo zdobyta, więc to już mamy z kolei błędy sędziowskie, tak? Jeśli była, nie było spalonego, tak? Więc gdzieś to się bierze, szkoda, to już jest po meczu. Mamy ostatni mecz w Szczecinie, chcemy tam zagrać dobrą piłkę i zwycięstwo zakończyć ten rok. Czy z trenerem Pałem to jest cały czas, myślę, że jakby współpracujemy, znamy się nie od dziś, więc na pewno też łatwiej współpraca. Wiadomo, że liczą się punkty i mam nadzieję, że zaczniemy punktować. Dzisiaj jest mały prognostyk, w Szczecinie zagramy pełną pulę, bo potrzebujemy tych punktów.